Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I ten wybitny gość jest z nami, Jan Komasa. Dzień dobry. Wspaniały reżyser, autor tak świetnych i głośnych i nagradzanych filmów jak Boże Ciało, jak Hejter, jak Sala Samobójców. No i Jan Komasa był na kampusie Polska Przyszłości. Tak, w Olsztynie byłeś jednym z panelistów. Poczekaj, ja też się zapnę, no bo wiesz. A chciałam się jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Taksówkarza, więc też sobie składam życzenia z tej okazji. Bo właśnie. Trochę wożę moich gości. A ja tak przy okazji właśnie wszystkim kolegom, wożącym gości, rozmawiającym z nimi. Ale to powiem ci, bardzo, bardzo jest przyjemna czynność. Tak, właśnie jadąc do was słyszałem o tym w radiu i była prośba, żeby pomachać taksówkarzowi. A wiesz, to jak jakiegoś spotkamy, to może pomachamy. Słuchaj, a właśnie opowiedz, jak było na kampusie. W jakich kategoriach w ogóle to całe wydarzenie można oceniać? No jakoś kampus, nie wiem czy wszyscy wiedzą, kampus to jest taka inicjatywa właśnie studentów, środowiska studentów i Rafała Trzaskowskiego, by w ogóle coś zrobić apolitycznie, a po to, żeby usiąść i pogadać i połączyć młodych, aktywnych ludzi z różnych uniwersytetów, ale też jakby akademików, intelektualistów, polityków, samorządowców, przedsiębiorców, ludzi od różnych technologii i tak dalej, z różnych środowisk, żeby usiąść pogadać o różnych pomysłach na przyszłość, między innymi ludzi, którzy działają w swoich dziedzinach, są aktywni. No i jakby i też młodych ludzi, którzy chcą coś robić, ale jeszcze może się zastanawiają. Nie wiedzą jeszcze jak. Dokładnie, może nie wiedzą jak. Potrzebują wskazówek od, nie wiem, takich osób jak ty, czy nie wiem, Henryka Bochniarz, bo przecież była razem z tobą w panelu. A powiedz, co się działo poza tymi wszystkimi oficjalnymi właśnie debatami, panelami, wypowiedziami? Co się działo w kuluarach? Czy w ogóle miałeś jakąś okazję, żeby porozmawiać z uczestnikami? Przecież ponad 1000 ich przyjechało. Tak, no to jest fajnie zorganizowane i świetny na to jest, uważam, pomysł, dlatego że te panele są zazwyczaj krótkie. Wszyscy dosyć tak mówią, że trochę za krótkie, ale... Krótkie ponad godzinę chyba ten, czy półtorej trwa. Tak, ale żeby każdy z gości, każdy jako eksperci na swoich polach, to chce mi się wygadać. I tak nie ma tak łatwo, bo każdy chce się wygadać. A potem jest jakby lawina pytań przeważnie, co jest super. Nie da się na wszystko odpowiedzieć w pełni. Ale potem się wychodzi z takiego panelu i... Przeważnie właśnie młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w nich, przez następne x czasu zadają pytania i nie dają no sobie... No i o co ciebie pytali właśnie w tych kuluarach? O wszystko. Przede wszystkim o na przykład... No, mnie jako reżysera przede wszystkim o to, jak... dajmy na to jest film Sala Samobójców, Hejter, który zrobiliśmy i tam jest antybohater. Głównym bohaterem jest człowiek, który robi złe rzeczy, złe moralnie. I teraz jaka jest moja odpowiedzialność jako reżysera? Co jeśli się komuś spodoba? I jak my, reżyserzy... Szczególnie, że właściwie na końcu wygrywa wszystko, nie? Tak. No tak. Właśnie nie ma kary za to, co zrobił. Nie ma kary i jak robić taki film na przykład? Jaka jest, czy artysta, na ile ponosi odpowiedzialność, na ile jakby, gdzie są granice prowokacji? No są bardzo ciekawe zagadnienia. A no, sam siebie trochę jeszcze pamiętam ze szkoły filmowej. Byłem mniej więcej w ich wieku, to są studenci, ja byłem studentem, więc też pamiętam, że wtedy chyba miałem najostrzejszy okres w życiu, kiedy wszystko widziałem bardzo wyraźnie. Więc moje pytania były takie po prostu mega wyraźne i ostre. Bez ale jak patrzysz na siebie właśnie z tamtego okresu i patrzysz na tych młodych ludzi, to widzisz, że oni buntują się przeciwko czemuś innemu niż, nie wiem, pokolenie twoje, które też przeżywało swojego, no nie wiem, rodzaju bunt. No bo też Tak. No tak, to się bardzo zmieniło. Teraz jest to mi ciężko złapać, przeciwko czemu konkretnie. Ja wtedy miałem trochę przeciwko czemu się buntować, ponieważ Polska była w trakcie generalnie wielkiej transformacji.
Ale też wielkich nadziei. Nadziei, tak. Więc jakby ja się buntowałem i całe moje gdzieś tam pokolenie przeciwko temu, że się nie da nic zrobić. Więc jakby ja chciałem udowodnić, że się da. No wiesz, odziedziczyliśmy to po naszych rodzicach, nie? No być da, może no jakby taki... Z jednej strony nadzieja, z drugiej brak wiary wtedy. Że się nie da, że chcesz coś zrobić nowego, to ci mówią, nie ma sensu, my próbowaliśmy i tak dalej. Więc jakby no u mnie na roku w filmówce postanowiliśmy zrobić wspólnie film. No to usłyszeliśmy od jednego z profesorów, że no my też próbowaliśmy robić kiedyś film, nie udało się, jakby słuchajcie, naprawdę. Drugi profesor tam, pamiętam, kiedyś powiedział na samym początku studiów, że słuchajcie, 99% z was tutaj, no raczej się jakby, no wam się nie uda. Ale motywujące! W zawodzie. Więc takie były gdzieś tam nastroje. No ale tak, ale dzisiaj widzisz... Myślę, że ten kampus też został po to zorganizowany, co też potwierdziłeś, żeby po prostu podebatować, podyskutować o tym, jak ta Polska ma wyglądać. Czy jako twórca, jako człowiek, który tworzy kulturę, wróciłeś stamtąd z inspiracjami, z jakimiś pomysłami na tworzenie, czy to, co usłyszałeś tam, jest jakoś tobie przydatne jako twórcy, żeby odzwierciedlić te nastroje? Obraz dzisiejszej i młodej Polski, ale też no, naszego kraju. Tak, oczywiście, że się przyglądałem im, natomiast mam ten przywilej osobiście, że moja córka jest w ich wieku, bo zostałem wcześniej tatą, więc Maja ma 20 lat i w zasadzie tam nawet chyba... No to w takim razie jest równolatką mojego syna, możemy sobie porozmawiać. Tak, właśnie, no studiują, no idą teraz, idzie na drugi rok. Jest taką osobą, której Polska leży na sercu, sprawy Polski chciałaby, są dla niej żeby istotne. Nie. Chciałaby się odczepić, bo widzi, że ja jestem zaangażowany, ja tam potrafię o tym gadać godzinami i ona jest zmęczona tym, więc ja jestem dosyć w tym kontekście boomerski, jestem dziadersem. Więc jakby chciałabym, żeby nie gadać tych samych słów, co i tata, o tym, że coś trzeba zmienić, coś mnie denerwuje i tak dalej. Ale no siłą rzeczy ją to dotyka i jest w to zaangażowana. Jak przychodzi co do czego, to po prostu jest... Tam w ogóle młodzież jest teraz rozpolitykowana, o wiele bardziej niż ja byłem w ich wieku. Ja naprawdę chciałem z tym zerwać i chciałem robić nowoczesne rzeczy. Chciałem zrobić film, pierwszy polski film hip-hopowy. Chciałem zrobić filmy takie w stylu, takie, żeby się właśnie podobały poza Polską, bo wtedy polskie kino średnio tam sobie radziło na festiwalach na początku 2000 lat. W ogóle byliśmy nieobecni. Ale zobacz, że wiesz, no, te 6 ostatnich lat Polski, to dla tych młodych ludzi właściwie jest cały świat ich życie. Oni nie mają takich punktów odniesienia, bo przeżyli coś, wiesz, wcześniej. Tak, dla nich państwo PiS-u, no to jest państwo właściwie ich całego takiego, jeszcze nie, ale już prawie dorosłego życia. No właśnie się zastanawiam, jaki obraz twoim zdaniem Polski jawi się z tych rozmów, z tego spotkania w Olsztynie? Jak oni widzą to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Z jakiej Polski oni nie chcieliby wyjeżdżać? No, znaczy, to jest ciekawe, bo oczywiście jest coś takiego, że w ogóle sama rozmowa, sama w sobie rozmowa jest aktem wyciągania ręki do drugiej osoby i szukania jakiejś płaszczyzny porozumienia. Dlatego rozmawiamy, tak? I tam ta przestrzeń rozmowy na kampusie Polska została stworzona między różnymi dyscyplinami. I teraz nie wszyscy ludzie na świecie chcą w ogóle rozmawiać. I uważam, że jest duża frakcja się rodzi ludzi, którzy nie lubią dialogu w ogóle jako takiego, uważają go za zagrożenie jako takie. W ogóle tworzą wokół tego nawet ruchy, partie polityczne i tak dalej, żeby nie rozmawiać, ograniczać dialog. Dialog to też demokracja polega na dialogu, więc jakby ograniczanie demokracji i jakby rozmowa, która generalnie zajmuje czas, energię, trzeba, idzie się na jakieś kompromisy, a kompromis jest zły dla pewnego typu ludzi. Więc
z tego powodu ludzie, którzy się tam spotkali na kampusie, siłą rzeczy chcieli rozmawiać. Więc już reprezentowali pewien światopogląd szukania w tym galimatiasie różnych idei. No tak, ale to jacy to byli ludzie? To byli właśnie przeciwnicy obecnej władzy, czy jednak tacy, wiesz, i trochę poszukujący swojej reprezentacji Poszukujący zdecydowanie. Byli też, myślę, że przeciwnicy i obecnej władzy, ale i w ogóle dało się czasem wyczuć nastroje świetne, które są mi bliskie. W ogóle przeciwnicy starego porządku i poszukujący nowego. Czyli więc to było bardzo ciekawe. Są też takie nastroje, że dziadersów już nie chcemy słuchać, że ten konflikt, wiesz, Tusk-Kaczyński, to straszenie PiS-em to już nie dla nas. Tak było podczas debaty pana Donalda Tuska z Rafałem Trzaskowskim, gdzie no się wydawało, że młodzi, że fajnie, że tutaj ich pogłaszczem i tak dalej, ale było parę ostrych pytań od młodych i nagle Donald Tusk się zmieszał odpowiadając na nie i nawet ale taki dociskany był, jeśli chodzi o te związki partnerskie w końcu. Tak, i to jest dla młodych teraz bardzo ważne. Że związki partnerskie będą, jeśli on wygra. Tak, znaczy jakby właśnie to jest ciekawa rzecz, że parę osób mi tam powiedziała, że no dzisiaj związki partnerskie to jest po prostu... W sensie takim, że związki partnerskie to może fajne były 15 lat temu. Mhm. Dzisiaj to my chcemy pełnej równości. I to usłyszałem od młodych. Znaczy tam nie jest tam pójdźmy kroczek do przodu, tylko skaczemy do przodu. Aha. Więc i to było ciekawe, bo wiele osób tam przyjechało a na takich równość pozycjach... to jest dla nich co? Ostrożnościowy, to jest za duża ostrożność, to jest coś takiego, to jest jakiś rodzaj hipokryzji z kolei. Młodzi są po prostu już mocniej, że tak powiem, są odważniejsi niż ja byłem w ich wieku, na pewno, na 100%. Mi trochę jest, że zazdroszczę im, jak na nich patrzę, bo widzę ludzi, którzy nie mają problemu z powiedzeniem, że coś im się nie podoba. Mm. Ja byłem jednak nauczony tego, że no dobra, nie podoba mi się, ja sobie poradzę, no dobrze, no nie ma koniec tego... Z poprawnością polityczną trochę, co? Tak, znaczy to jest po prostu... Wiedzą, czego chcą. Właśnie są urodzeni bez tego bagażu, który to my mamy. To może ich atut. Super, to jest świetne i powiedziałem im, słuchajcie, jakby bardzo dobrze, róbcie tak, żebyśmy się czuli niekomfortowo. Challenge'ujcie nas, znaczy róbcie zawstydzajcie. Tak, zawstydzajcie nas dokładnie cały czas. Jak tylko możecie, krzyczcie, jak macie poczucie, to krzyczcie, róbcie protesty. Było takie ciekawe pytanie, że od właśnie młodej osoby, też żeby nie było, bo my mówimy młodzi. Tak jakby to byli licealiści. To są dorośli ludzie już. Oni mogą głosować i mogą zrobić co chcą de facto. Ale licealiści też byli chyba, tak? Też byli, ale było bardzo dużo studentów. Ludzi z pierwszego, na pewno ludzi ze skończonym 18, znaczy byli pełnoletni po prostu. I pojawiło się pytanie, co ja mam zrobić, skoro jest tak źle, to co mam? Chyba wyjadę. I to było takie ciekawe, bo odpowiedź na to była właśnie taka, no po to jest Kampus Polska, żebyśmy właśnie zaczęli coś rozmawiać o tym, jak to zmienić, jeżeli coś wam nie pasuje. Czyli nie wyjeżdżać, a zostać tutaj i rozwiązywać problem. Tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Jest teraz na to moment dziejowy taki, że w ogóle możemy porozmawiać o tym. No ale jednak jeszcze jest spora i to naprawdę chyba zdecydowana większość młodych ludzi, przynajmniej tak wynika z sondaży, że no jednak chcą wyjechać. Chcą wyjechać, tak. No, moja córka jest w Londynie, więc też chciała wyjechać i wyjechała i się zderza. Znaczy jakby to też dla nich nie jest to taki wielki skok, jakby był dla nas w jej wieku. Więc dla nas wyjazd, oh my god, tak? Ale dla Mai, czy dla, widziałem tych młodych ludzi, to jest po prostu, oni umieją po angielsku, normalnie czują te wszystkie kody, a oglądają przecież te same seriale, co ich równolatkowie. Nie z opóźnieniem, wiesz, kilkuletnim, jak wtedy u nas wchodziły do kin filmy z zachodu. To są obywatele świata, przeważnie. I tyle, no. I... A powiedz mi, dostrzegasz w nich taką energię, taki potencjał, bo miałam takie wrażenie, że wtedy, kiedy wybuchły protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i na ulicę wyszli młodzi ludzie. Też pojawiły się takie opinie, a może oni wreszcie coś zrobią
dla nas i za nas, tak? Tych starszych. Ale może oni po prostu potrzebują takiego poprowadzenia ich, czy nakierunkowania w jakimś sensie. Tylko pytanie, czy na przykład Rafał Trzaskowski jest taką postacią, która mogłaby to zrobić. No, na pewno Rafał ma niebywałą intuicję do młodych. On umie ich zapalić, a jednocześnie nie zdominować. To jest właśnie dosyć dziaderskie, jeżeli tak, ha, młodzi, no cóż, cieszymy się, że jesteście, zrobię ci kawkę, herbatkę, co ty tam chcesz? Nie, proszę pana. Ja na swoich zasadach siądę do tego stołu. I Rafał to chyba rozumie, znaczy on umie po prostu rozmawiać z młodymi i każdy się boi trudnych pytań, wiadomo, polityk szczególnie musi być na nie jakby gotowy, ale też politycy się w sumie, summa summarum, boją trafić na takie pytanie, które ich zażyje, bo no, dbają o wizerunek, nie chcą wypaść źle i tak dalej i młodzi się naprawdę nie oglądają na nic. A Rafał ma coś takiego, że potrafi wybrnąć z takich różnych, znaczy po prostu jest szczery, stara się być z tych rozmów, co widziałem, jego rozmów z młodymi. I no jakby to nie ma siły i tak zostaniesz w pewnym momencie zażyta jakimś konkretnym pytaniem, którego się boisz, no bo nie masz na wszystko odpowiedzi. A Donald Tusk jak wypadł? Co mówili w kuluarach młodzi ludzie? No w kuluarach właśnie było to, że było wszystko fajnie, było wszystko super i to brzmiało bardzo dobrze, ale parę pytań go postawiło pod ścianą, nie umiał odpowiedzieć i nawet przy jednym chyba pytaniu się zirytował. Więc to było takie... No właśnie tu jest ta granica. Ale co, Donald Tusk jest dla tych młodych dziadersem, a Trzaskowski nie? Właśnie nie jestem pewien, czy na pewno rozgraniczają ich między sobą, ale tak naprawdę młodzi są też skupieni na tym, że... Znaczy wiedzą, wszyscy wiedzą, że to jest zorganizowane generalnie troszkę z inicjatywy dziadersów. Więc w tym dobrym takim sensie, że okej, dajemy wam przestrzeń i teraz nas krytykujcie. I to jest dosyć niewdzięczna rola. No tak pytanie, ale... wiesz teraz, jakie wnioski można z tego wysnuć? Nie wiem, dla mnie wniosek jest taki... Znaczy ja jestem zachwycony tym, że wreszcie pojawia się przestrzeń do takiego otwartego dialogu i jakby trzeba założyć, że jeżeli dajesz młodym ludziom przestrzeń, w ogóle ludziom przestrzeń do prawdziwego dialogu, to właśnie między innymi po to, żeby ciebie skrytykowali. I to jest wspaniałe, to jest demokratyczne. No tak, ale powiedz mi, czy z tego kampusu, no on jeszcze trwa, tak? Jeszcze w tym tygodniu będzie się, będą się odbywały wydarzenia. Czy z tego kampusu może zrodzić się coś większego, aniżeli tylko to jedno spotkanie, rozmowy, debaty, żeby to się nie rozpłynęło w powietrzu. Co z tym dalej, jakby z tym potencjałem, wiesz, zrobić? Czy rzeczywiście Trzaskowski jest tą osobą, która musi stworzyć ruch, musi stanąć na czele takich właśnie ruchów młodych? Tam wokół Rafała jest bardzo dużo ludzi jakby działających, właśnie młodych i niezwiązanych w ogóle z jakąkolwiek partią, działających w kuluarach, których i głównie z nimi się, nawet z Rafałem samym się nie widziałem na tym, bo on był gdzieś tam w ogóle, więc głównie z nimi się spotykałem i to oni byli tym głównym duchem tego wszystkiego. Oni i czułem, że to są ludzie, o których za chwilę usłyszymy. Tu czy w tej czy innej konstelacji. Więc oczywiście, że tak, no ferment powoduje, spotkania ludzi powodują po prostu ferment i nowe pomysły. To zawsze, wczoraj na przykład rozmawiałem z kimś i rozmawialiśmy o tym, jak jest zbudowana siedziba Facebooka w Stanach Zjednoczonych. Została zaprojektowana w ten sposób, żeby nie było siły, tylko po prostu każdy pracownik i tak musi się spotkać z osobą z innego działu na środku, tak żeby nie można było minąć, wejść do tej firmy i tak korytarzami się tak powymieniać. I tak został to zaprojektowany cały budynek, by oni, pracownicy wspólnie siadali w pewnym momencie i ze sobą gadali. Ludzie bardziej techniczni od ludzi, którzy projektują, ludzie od nowych programów, do ludzi zajmujących się reklamą czy aplikacjami. I okazało się, że ilość pomysłów, która nastąpiła, jakby to się sprawdziło, boom i ferment wynikający z tego, był
no, po prostu dał nową wartość, zupełnie nową wartość. Tam oczywiście to było dla firmy, a myślę, że Campus Polska jest dla nas, dla Polski. Chciałabym z tobą porozmawiać jeszcze o tym, jaką rolę widzisz w tworach kultury, które miałyby odpowiadać na dzisiejszą rzeczywistość, jakie powinny stawiać pytania, film chociażby. I czy jest jakaś, zresztą byłeś o to pytany w trakcie tej debaty, pomiędzy tradycją a nowoczesnością, tak, w kontekście Bożego Ciała, czy właśnie stawiać na to, co dzieje się dzisiaj, tu i teraz, czy umiejętnie to łączyć z tym, co było kiedyś i co jest zresztą cały czas ważne dla sporej grupy Polaków. Tak, tak. Znaczy to jest super ważne pytanie. My, twórcy, artyści, jakby może na nie nie każdy chce odpowiadać od razu, bo też no ja mam coś takiego, że jakby mam jestem też wykładam na uczelni, więc mam taki od razu dosyć akademicki, że lubię rozmawiać z wszystkimi, a szczególnie z młodymi. No tak, ale masz też informację zwrotną taką, tak, na bieżąco. Od razu, od razu. I to też mnie, też jestem właśnie, jest to dla mnie wyzwanie, żeby trafić i coś przez dialog zrozumieć, więc... Ale my jako twórcy na pewno szukamy cały czas powodów, nawet jeśli to robimy nieświadomie, tego po co działać, dlaczego działać i czym jest tak naprawdę to co tworzymy, bo my nie tworzymy, tak jak wiele osób słusznie zauważyło, konkretu, chociaż oczywiście DVD z filmem czy tam płyta, ale nie, no tworzymy to co jest niewidzialne, trochę tworzymy takiego ducha i dlatego ciężko, to jest nie, trochę też nienamacalne. Trochę jak my teraz, że jakby tworzymy coś, czego nie ma, tak? Ale coś jest, jakby nie istnieje fizycznie. Tak? W sferze emocji, bo to, co zostaje tak. Po ludziach najbardziej, to są po prostu emocje. Emocje. I też pewnie pewne pytania. I dlatego to jest tak trudne do złapania. Jak opowiadać, bo zapowiedziałeś, że film, który masz w planach, to będzie film o LGBT, to o tej tematyce. Czy myślisz, że my mamy swoją narrację, swoją specyfikę, nie wiem, opowieści o LGBT, czy ona jest, nie wiem, inna u nas, a inna na Węgrzech, czy w każdym innym kraju? Nie, myślę, że to jest też, ja to znam po prostu jak bardzo dobrze osobiście, bo gdzieś tam w temacie LGBT rosłem, blisko mi, bliskie, również rodzinnie i ze względu na moich przyjaciół od samego początku, jakby to jest dla mnie dosyć naturalne środowisko. I właśnie o to chodzi trochę dla mnie, żeby to odczarować. I LGBT to jest dokładnie, to są te same problemy w związkach, to są te same kłótnie o pieniądze i tak dalej. Więc czyli jakby... to będzie film o związku, o tym jak on wygląda, czy o tym jak społeczeństwo traktuje społeczność LGBT? Trochę jedno i drugie, ale też to, co społeczeństwo nijak nie będzie nic traktować. Jeśli nagle jakiemuś komuś nie zacznie zależeć na tym, żeby kogoś z kimś innym zantagonizować. Więc dla społeczeństwa byłoby to normalne, gdyby tyle osób nie chciało z tego zbijać kapitału, z tego konfliktu między tak zwaną normalnością i tak zwaną nienormalnością. Bo to tak zwaną ideologią. Tak, dokładnie. Więc póki się nie pojawia ideologia, ludzie są dosyć naturalni z wszystkim, co jest ludzkie. Tak mi się wydaje. Ludzie automatycznie wyczuwają, że no skoro jakby panom to pasuje, to my się do panów nie będziemy wtrącać. Dopiero potem się pojawia ideologia i się robi dopiero no na przykład nieprzyjemnie. Więc mój film na pewno chciałbym, żeby był filmem po prostu o miłości, i która nie zna, nie widzi płci do końca. Nie to, że płci nie ma, bo płeć jest. Tylko chodzi o to, że miłości płci nie potrzeba, żeby kochać, żeby miłość kochać. No, żeby miłość nie potrzeba płci po prostu. Miłość to miłość. I o tym będzie film. Masz już w głowie bohaterów, aktorów? Wiesz, kto tam wystąpi? Szukamy cały czas, są castingi. Jest to taki temat trochę dla mnie... Ja się trochę dotykałem tego tematu już
moich filmach. No tak, w sali samobójców. W sali samobójców w każdej z tych części. Ale nigdy głównymi bohaterami nie byli ludzie LGBT. Więc no to dla mnie duży taki skok, ale pomyślałem sobie, że no teraz jak teraz jest to może właśnie kiedy jak nie teraz jest to potrzebne. A czujesz, że to jest jakiś rodzaj odwagi robić film o środowisku LGBT w kraju rządzonym przez PiS? Wydawało mi się, że nie, ale dużo osób mi mówi, że tak. Więc, a dlatego mówię, że wydawało mi się, że nie, bo ja to napisałem ten film wiele lat temu. On się jakby zrobił o miłości w pewnym momencie, bo to taki proces. Ja też jakby jestem reżyserem, niekoniecznie scenarzystą, więc też ja raczej tak ze wstydem ale trochę... Ale ten scenariusz napisałeś ty. Tak, tak. I no, moje pierwsze dwa filmy, Sala Samobójców i Miasto 44, również tam sam sobie napisałem scenariusze. Więc no ja rzadko piszę, ale no tak... Skoro już coś napisałem, to pojawił się pomysł po właśnie Hejterze i Bożym Ciele, żeby coś zrobić swojego znowu. A myślisz, że kryzys migracyjny jest to, co się dzieje chociażby na granicy polsko-białoruskiej, jest też tematem dla ludzi kultury, dla twórców, dla oczywiście waszej to jest, branży? Oczywiście to jest zawsze to, co, o czym często jest w filmach moich koleżanek i kolegów po fachu i to jest strach przed innym, przed innością, więc to jest jak najbardziej temat. Mój film też będzie o strachu przed innością. No trochę to się łączy rzeczywiście ze sobą. Jak nie, czegoś nie znamy, to się tego boimy. A kiedy premiera? Najpierw niech ja wyjdę na plan w maseczce. Pandemia była w jakiś sposób dla ciebie inspirująca? Ten czas pandemii? Był dosyć... Znaczy ja przeszedłem go... Nie chcę, to wstyd mi się przyznać, ale dosyć suchą stopą. Ja tego potrzebowałem, żeby wreszcie trochę tak... Bo byłem świeżo po dużych wrażeniach z poprzednich filmów. Ale patrzyłem na to, co się dzieje wokół mnie i... Jezu, pamiętam, Hejter to wszedł do kin i zaraz skończyły się kina. No. Tak, więc jakby... No, zdążyłam jak jeszcze być po... wiesz, na premierze. Ale widzę po kolegach i koleżankach, że to była masakra dla wielu z nich. I szczególnie ludziach sceny, gdzie no, nic nie zastąpi tego spotkania w teatrze czy w operze. I strasznie im współczuję. Na wiele kompromisów musieli pójść. Mam taką jedną anegdotę sprzed chyba 2 miesięcy, że spotkałem kolegę aktora, który był opalony. I mówię, skąd wróciłeś? A on mówi, no właśnie idę dopiero na budowę. I tak sobie zrozumiałem wtedy, jak nie zdaję sobie sprawy, jak ludzie musieli pójść na... I okej, no jakby każdy sobie radzi, jak może, ale... Wiele było takich przypadków. Tak, tak. Praca w sklepie. Na budowie, tak jak mówisz, no ale no nic, trzymajmy kciuki, żeby zapowiadana czwarta fala nie spowodowała takich dramatów. No ja jestem za szczepionkami, więc sam się zaszczepiłem, więc namawiam, ale no nie chcę ograniczać niczyjej wolności, więc niech każdy robi, co uważa, tylko myślmy wszyscy o sobie jakby wspólnie, o innych w tym sensie. Dużo zdrowia i czekamy na kolejne dzieła. Jan Komasa był gościem Monet Rada. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki. Dziękuję.